To jest ludzka rzecz, puszczanie bąków. Dobra. W klubie na imprezie wsypano mi pigułkę. Siema, tutaj Beniamin Andrzejewski i dziś zagram w koło plotka. Kochani, wiecie skąd mam tę bliznę? W klubie na imprezie wsypano mi pigułkę do drinka, obudziłem się na sorze, a świadkowie po 2 miesiącach stwierdzili, że mnie obijało 3 gości w bramie florenckiej w Krakowie. Na szczęście na tym się tylko skończyło. Niestety wiele razy zdarzyło mi się, leżąc pod kołdrą, w zasadzie z dziewczyną, z którą się częściej spotykałem, puścić bąka. No. I to robiłem zazwyczaj tak, że szybko kołdrę tak się wypinałem, bo no nie mogłem, to było takie niespodziewane, czułem węgle, buf, i mówię, kurde, nie zdążę. I kilka razy zostałem złapany na gorącym uczynku. I dziękuję za wyrozumiałość tym dziewczynom, z którymi się wtedy spotykałem. Pozdrawiam. Dobra. Zadanie numer 1. Złóż swój ideał. Włosy jak Anita Werner, twarz jak Anita Werner, szyja jak Anita Werner, korpus jak Anita Werner, nogi tym bardziej jak Anita Werner, stopy chyba też, no Anita Werner. Ja słabość mam, widziałem na ramówce, wchodzę, a tu make-up, wiadomo, 20-lecie, nie, przepraszam, na ramówce to było, a tam Anita Werner, miło mi się zrobiło. Najdziwniejsza rzecz, jaką masz w domu. Mam kojec dla psa, chociaż nie mam psa. I nie wiem, skąd on się tam wziął, chyba po jakiejś imprezie ktoś przyniósł. Taki, normalnie nieużywany jest, ale jest. A psa nie mam. Byłem prześladowany w gimnazjum. Za to, że byłem, jakby to ująć, dołączyłem do klasy, która się trzymała 6 lat podstawówki. Jako outsider, w sensie nowa osoba. I tam się wszyscy znali, a ja taki na doczepkę. Tam, kurczę, 3 lata, kurde. Było trochę emocji takich negatywnych, ale to mnie może jakoś uodporniło. Ale cały czas mam żal do tych ludzi. Kurde, co oni tam się uwzięli na mnie tak, no. Scenarzyści serialu 19+, proszą cię o zagranie sceny orgii zbiorowej na dziale warzywnym w Biedronce. Zgodzisz się? Podpisałem cyrograf, czyli w umowie mam całorocznej, że w zasadzie no, nie mogę się kłócić o to. Każą mi zagrać, jestem aktorem, musi mi się coś przełączyć tu. I muszę zagrać, także w sumie bym zagrał. Yes! Szybkie strzały. Szkoła! Mielon! Ten! Kajdanki, latek rzeczywiście. Zbrodnia. Bydło. Uwielbiam zapach. Budzisz się w środku nocy, a nad tobą pochyla się Magda Gessler w stroju klauna. Co robisz? Proste, pytam się pani Magdy. Pani Magdo, pani coś piła, tak? Jak pani coś jeszcze ma, to się możemy napić, pogadać, a później dalej ja pójdę spać, pani wróci do domu. Albo może pani spać obok mnie, ja jestem gościnny. Ha! Dobra. Tak, zadanie numer 2. Czyje to stopy? Ja bym chyba Ludwika się wolał napić, niż coś mieć do czynienia, bo to co to jakieś tutaj... odciski, powykrzywiane, tu to, co to, nanga, jakby po Himalajach jakby ktoś chodził i odmrożenia, czy co to jest. Bardzo opalona ta osoba jest, także, czy to jest polska kobieta? Kurde, no, nie mówcie, że to Kim Kardashian. Ja pierdzie. Ja zwracam uwagę, żeby nie było u kobiet i to, no, pani Naomi, Victoria's Secret chyba kiedyś i w ogóle top modelka, no to ja wiem, że się w szpilkach chodzi, ale no, bez przesady. Co tu się stało z tymi palcami jakieś? Lakier schodzi, tu jakieś powykrzywiane, jakby to wygląda jak zatyczki do uszu jakieś takie, co się wjechało. Jakby widzę, fajna łydka,
fajnie to wygląda tu, ale chyba za dużo chodzenia w szpilkach, ewidentnie. To już chyba jest ktoś z Polski, nie? Szef ON? Chyba nie Kinga Rusi, nie? Ania Rubik, matko, chcesz nie zaniedbany. Przepraszam, no. Najbrzydsze mi dajecie stopy chyba internetu. Bardzo zaniedbane, bardzo jakieś pokrzywione, nie wiem. Starsza osoba to jest jakaś, kurczę, nie wiem, Magda Gessler. Co? No. Jak to? Niemożliwe, przecież to jakieś, że on ma tutaj te pajączki. Frank. Ale jak, Cristiano Ronaldo sobie maluje u ten? Kurde, to od grania w piłkę, proszę. Powiem wam, dostałem sercowo pod chyba z 6 razy od kobiet, które mi się podobały, do których naprawdę czułem, że to jest to, że motyle w brzuchu, nie wiem, za bardzo entuzjazm okazywałem chyba, czy taki byłem zbyt szczęśliwy, te szczęście ze mnie emanowało i one, no, dostawałem kosza. No. Gdybyś był kosmetykiem, to jakim? Wydaje mi się, że bym był chętnie jakąś dobrą wodą kolońską albo perfumami. Jaki jest największy badziew w polskiej telewizji? Trudne sprawy. Ukryta prawda. Te nianie. Nie nianie, tylko nie Warsaw Shore, tylko te pielęgniarki może. Czy coś tego typu, ale nie 19+. No, czy to prawda, że rude są wredne? Ja powiem szczerze, poznałbym jakąś piękną panią, taką naturalną, z rudymi włosami i się przekonał. Nie powinniśmy tak szufladkować, że rude wredne. Nie, raczej otwartość tutaj, tak raczej tolerancyjnie podchodzić, wydaje mi się. Kochani, bawiłem się super, do zobaczenia niebawem. Wpadajcie na Plotka i oglądajcie 19+ i Agenta Trójkę. Nara.